Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 imienia bohaterów Westerplatte w Kępnie jako jedyna szkoła w powiecie przystąpili do ogólnopolskiego konkursu wokalnego dla szkół podstawowych pod nazwą Do Hymnu. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. To już czwarta edycja konkursu. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W szkole podstawowej nr 1 w Kępnie w poniedziałek do wspólnego śpiewu przystąpiło 320 uczniów. Uczniowie naszej szkoły do konkursu do hymnu przygotowywali się przez cały rok szkolny tak naprawdę, ponieważ w pierwszej wersji ten konkurs miał się odbyć w ubiegłym roku. Zaplanowane mieliśmy przesłuchanie na październik, ale ze względu na pandemię konkurs został zawieszony. Wznowiliśmy przygotowania po powrocie uczniów do szkoły. No i dzisiaj właśnie mieliśmy przesłuchanie. Jak zwykle dzieci potrafią stanąć na wysokości zadania, potrafią się spiąć, potrafią się skoncentrować. Bardzo to przeżywały, bardzo im na tym zależało, żeby wyszło jak najlepiej. Uważam, że to, jak bardzo się zintegrowali, jak fajnie ze sobą współpracują, to już jest taka wartość dodana do tego konkursu i nawet jeżeli muzycznie może nie było wszystko doskonale, chociaż dla mnie byli doskonali, to i tak już są zwycięzcami. Uczniowie wykonali hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego, żeby Polska była Polską i Gaudę Mater Polonia. Wykonanie repertuaru konkursowego odbyło się na żywo i z pamięci. 320-osobowym chórem dyrygowała Ewa Olek. Uczniowie wykazali się dużym talentem wokalnym i świetną znajomością tekstów utworów. Występ oceniali przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury. Na wyniki konkursu poczekać trzeba do czerwca.